Cześć wszystkim, z tej strony Bauer, witam was ponownie w Ojcu Chrzestnym. Tak, jedziemy do rodziny Cuneo. I o ile kurwa... Wcześniej było fajnie, tu może być gorzej. No właśnie. Gdzie jest ten mój... Ten mój pistoliero. Jak on zupełnie jakby wiedział, że ja go namierzam, nie? To jest kurwa śmieszne. My tutaj mają dosyć dojebany kurwa... dosyć dojebaną tą barykadę. Ale może uda mi się ich stąd zdjąć wszystkich. Jakoś tak po kolei w miarę. Będziemy do nich strzelać jak do kaczek. Który się wychyli, nie? Nie wiem, zabrałem jakąś amunicję, nie wiem skąd jeszcze, ale... Okej. O kurwa, trochę za wysoko. A ten dostał chyba flash, ale nie wiem czy jeszcze żyje. Dobra, powoli sobie możemy podchodzić. To jest trochę taki ból, że nie mogę się przyklejać do osłon w kucki. Okej, tu się już zaczynają jakieś strzały. No i dobrze, że to są ceglane kurwa te bajery. A mnie tylko policja od tyłu nie zechciała dojebać, to będzie świetnie. Mam jakąś flaszkę leczniczą, ja się nie będę po nią później wracał, nie wiadomo ile. Ale tam jest kolejny petent do zdjęcia. Okej. Naprawdę, no analogicznie do tego, co było wcześniej, no, trzeba tu powoli, z dystansem do wszystkiego podchodzić. Kolega, jakby mi się wychylił, byłoby świetnie. Ale on tego nie zrobi sam z siebie. Dobra, jeden zdjęty, jeszcze jeden. Elegancko. Nie. A może się przerzucę do mojego tego Dillingera. O, on jest zajebistą bronią. Dobra. Jest tu ktoś jeszcze? Nie ma. O. Okej. Na razie nie ma tragedii. Panowie Cuneo są tutaj, wiecie. Panowie Cuneo stamtąd nie wyłażą, to jest kurwa dobre. Może uda mi się w tym odcinku nawet dwa domy zdjąć, to by było wręcz fantastico. Ale w to wątpię. W to wątpię, by mi się aż tak świetnie wszystko ładnie, pięknie udało. Dobra, na razie tu nikogo nie widzę. Dillinger na pewno zostawia dość duży damage na... Mani! Ała! Dobra. Jeszcze jeden wybieg. Trochę niepotrzebnie, ale... się pewnie czają. Tak, tu się czają. Przynajmniej jeden się czai. Ale mamy flaszeczkę leczniczą, także jest spoko. Teraz pamiętajcie, że jak wejdę po schodach... Wejdę po schodach, żebym od razu sobie w prawo do drzwi spierdalał, nie? Dobra, i spierdalamy stąd.
tu stoją wszyscy. Jezu. Dobra, ja żyję, to jest ważne. No gin, frajerze. Kurwa, ile się ich tam pochowało. Patrzcie na nich. O, przeładowanie. Ile ich tu do mnie idzie teraz w tym momencie? Straszne. Jeszcze mój dealinger nie do końca ich trafia. Okej, ale dobra. Pierwszy budynek zniszczony. Świetnie wręcz. Czas przejść do drugiego. No dobra, dużo. O! Właśnie, jeszcze się jakiś fajer trafi, no. Skurwibonki jedne wredne. Przemieszczamy się do kolejnego budyneczku. Ale powoli, powoli, z dystansem. W każdym razie jeden jest już zniszczony, w razie to zostanie nam tylko jeden, ale to będzie, wiecie, wraz z toją, to jest wraz z tym, że trzeba tutaj dojść. Czekajcie, może jakąś bardziej celną broń. Dillinger jest zajebisty, ale na naprawdę bliski dystans. Dużo amunicji do niego mogę mieć, na szczęście. Skąd oni tu przeważą wszyscy? Halo? Panie. Dobra, na razie to było chyba... No, przejdź przez to. Tyle, tu już chyba nikogo nie ma. Teraz mi z tych drzwi będą wyłazili skurwibąki jedne. Szybciej niż on. Będzie git, nie? Tak, stąd mi ktoś wyłazi. Stamtąd wyłazi. Aż tak ten Dillinger kurwa szyje do nich. To jest kurwa wręcz świetna broń w tym momencie. Mam na sobie 5 gwiazdek, to też jest trochę bolesne w tym teraz. Nie, analogicznie. Pozdejmować tutaj. Dwóch petentów. No to amunicję możemy sobie zabrać z powrotem. Trochę się podleczyć. Teraz tak, wyjść przez drzwi. Otworzę je sobie może. Wyjść przez drzwi i w prawo. A pomocy. No i jest elegancko. Mam kontrolę nad Hell's Kitchen. I tu poszło, patrzcie, ile kurwa szybciej, co? No i wygrałeś wojnę mafijną z Kuneo. Ja bym sobie jeszcze poczekał, aż mimo że zagrożenie zejdzie. Także chyba spauzujemy na chwilę. Zobaczmy sobie jeszcze tylko umiejętności przypiszę. Tu mi zostało szybkość, ostatni poziom. Szybkość ataku i ruchu większa. No to też kurwa dużo daje. Się tego tak nie spodziewałem, że to mi da aż tyle, nie? Szybsze przeładowania, te bajery. Tutaj mogę więcej tych dynamitów i koktajli przenosić. To też jest fajne. Umożliwia kradzież zaparkowanych samochodów bez zwiększenia zagrożenia. Wtedy wcześniej tego w ogóle nie podnosiłem. Uznałem, że to jest bez sensu, a jednak mogłoby się przydać, ale zagrożenie na pierwszym poziomie nie jest jakieś fantastyczne, także rozwiniemy sobie tu. No i dobra, ja spauzuję grę, poczekam, aż zagrożenie mi zejdzie i będziemy kontynuować już pod domem Stracci. Także poczekajcie chwilę. Okej, okay. Jesteśmy w pobliżu Stracci, z tego co widzę oni się tu lepiej bunkrują, zresztą spójrzcie nawet na mapce, w jakiej jestem pozycji, jestem dość daleko, nie? A oni już tu mają barykady. Jest tu od groma ludzi. W sumie to mi się nie podoba, że tu są ludzie, nie?
Już oni zaczną uciekać, jak usłyszą strzały. Na razie jestem na tyle bezpiecznej odległości, aby sobie ściągać tam tych delikwentów. Jeszcze jednemu czapka spadła elegancko. Tylko ciekawe, czy oni są na tyle kurwa inteligentni, żeby się tam jakoś poustawiać, nie? Dobra, drugi padł. To jest trochę inaczej, ale jak znam życie w widzę w budynkach, pewnie będzie tak samo jak było wcześniej, nie? Nie widzimy, to nikogo nie widzi. W budynkach pewnie będzie tak samo jak i wcześniej. Czyli będą tak samo wszyscy ustawieni. No to sobie fajne podejścia można zrobić. Tu się pozostawiali samochodami. Ciekawi mnie, jak tutaj są ustawieni. Najgorzej jest na dworzu. Ogólnie. No kurwa, nie trafię go stąd. On się tu będzie coraz przemieszczał. No kurwa, rozjebałem barykadę. Dobra, może podejdę trochę bliżej. A teraz mi już go namierza, nie? Dobra, elegancko. Jeden zdjęty. Tam jest kurwa drugi koleżka, który padł na strzała. Naprawdę on szybko teraz przeładowywuje. Dobra, tam biega jakiś trzeci. Tu z prawej ktoś jeszcze? Chyba nie. Na razie przynajmniej. Namierzenie mi tu nikogo nie widzi. Tam jest jakiś. Dobra, tego z lewej bym tu zdjął, bo on mi może krwi napsuć jak... Wiecie, zajdzie mnie od tyłu, nie? No, podają ta strzała dosłownie. To jest spoko. Wiecie, celowanie się jednak... Lepsze celowanie się jednak przydaje, nie? Szybkość celowania, namierzania. Fantastyczna rzecz. Wiecie, na nich trzeba, kurwa, dobrą taktykę, naprawdę, bo tu w poradniku czytałem, żeby... O, jeszcze stamtąd przebiegają z tej kolejnej barykady. Bo nie wiem, czy to jest kurwa straci, a ten na pewno. Jeszcze coś wybuchło koło niego. Luz. Dobra, tu się mogę podleczyć delikatnie. Jak miło. Aby kurwa przejść do środka, to dalej już powinno być mniej więcej jak spłatka. Dobra, tak wiecie, ja się strzelam na dystans, nie? On sobie nie padł. Dobra, tu się mogę w sumie przykleić. Kurwa, nie do tej osłony, kolego, do tej. Ale on jeszcze mnie nie... A dobra, no tego już się mogę namierzać. To już jest ułatwienie dla mnie. Chciałbym strzelić kurwa w łeb. O właśnie, o to mi chodziło. Tam się został jeszcze jeden ziombel, którego mi się... Nie wiem, czy mi się uda zająć tak po prostu. Czemu mogę niszczyć kurwa te? Mogę sobie podejść... O kurwa, patrzcie ile ich jest. Zniszczenie beczki zawsze pomocne. Nie wiem, będziemy do nich strzelać, no mamy jakiś wybór. Tu! Kolega się powinien trochę spalić. No jest ich tu zdecydowanie dużo. A! Gdzie on mi tu był? Halo. Egzekucja, kurwa. Jeszcze jeden? Jeszcze jeden.
A on jeszcze kurwa żyje. Okej. Na razie chyba wszyscy. Aczkolwiek my się nie... Aczkolwiek na pewno jeszcze ktoś tu przybiegnie. Mam takie dziwne wrażenie. A na pewno będą gdzieś tutaj, nie? Ustawieni. O, pięknie, od razu w łeb. To mi się podoba. Tutaj z lewej, aby nikogo nie było, to będę bezpieczny. Ale gorzej, jak mi wybiegnie tu z prawej jakiś frajer. Bo i tak potrafią. Dobra, gdzie jest tamten sympatyczny kolega, który tam jeszcze niedawno gdzieś sobie hasał? Znaczy, kluczem wszystkiego jest zdjąć wszystkich z jak najdalszej odległości. Oni mają trochę gorszy cel ode mnie. Dobra, chyba czas na naszego Dillingera. Jest, czas na Dillingera. Nie wiem, czy on mnie trafił. Nie mam jakiegoś damage'u wskazanego na pasku. Pytanie, ilu ich stąd może wybiec, nie? Jednego zdjąłem. Tam jakiś kurwa wcześniej biegał frajer. A, dobra, tu jest jakiś. Czesiek. A ten stamtąd zniknął, nie? No wychyl się, wychyl się. O kurwa. Skąd on wiedział, gdzie ja jestem? Dobra, po gościu. Szacunek rośnie w zaskakującym tempie. A my idziemy dalej. Idziemy do... O, jest ten frajer. My idziemy do środka w takim razie. Dobra, widzę, że tu wraz z zwiększeniem szybkości tutaj będzie jeden. Rośnie też trochę i odporność, ale naprawdę mało. Także nie ma co się... Wiecie. Tak, znowu nikt nie wybiegnie, stąd może być co najwyżej. Jeszcze ktoś? Tu na dole chyba nie, na górze na pewno będą, ale góra mnie nie obchodzi. Jak ja tutaj wysadzę dół. Tak, nie fajnie, że po postrzale wstają, nie? To jest ułatwienie chyba tylko i wyłącznie dla mnie. Tak, teraz przydałaby mi się flaszka uzdrawiająca, ale... Nie posiadam takiej. Dobra, do wszystkiego mam maksimum amunicji. Tutaj nie ma drzwi, nie. Muszę od razu tam na prawo. Ja muszę to pamiętać, bo... Naprawdę, samo to, że ja sobie stąd ucieknę, znaczy, że sobie to podłożę, to jest... Wiecie, pikuś, nie? Oczywiście wybuch mnie rzuci na ziemię. Ale też jest fajnie, bo rzucę ich, nie? Teraz musimy się dostać do następnego domu. O, jest flaszeczka. Jak miło. Skąd strzelają? Za mnie. O. Skąd on się tam wziął? Sympatyczny kolega. Dobra, musimy się dostać do następnego domu. Dziwne, tu z prawej teraz nie atakują. Nic. Zero, nul. Dobra, myliłem się, coś atakuje. Na szczęście tylko jeden. Dobra, musimy wejść tu i kurwa rozpierdolić ten grajdowek. Tutaj jest o tyle fajnie, że... Tam się mogę zawsze schować, nie? Oni tutaj szaleją ze strzelbami, nie są zbytnio groźni.
Ej, co ja robię? Strzelam kurwa w ziemię, super. No toś mi dupę skopał, człowiek. Toś mi dupę skopał. Nie, dobrze, że tu wszystkie domy są kurwa zrobione identycznie, no dosłownie są identyczne. Dobra, jeszcze jeden kolega. Dostaniesz w rękę na początek. Jeszcze nie wykrywisz, będę cię kurwa strzelał w rękę. Aż się kurwa wykrwawisz. Skurwibąku jeden niebieski. I padł. A to jest śmieszne czasem. Czasem czegoś tak nie przemyślą, że wiecie, no strzały w rękę. Tak jak w Tekenie, wiecie, zabójczy kopniak w kostkę czy w kolano, zawsze się z tego śmieliśmy, nie? Teraz muszę sobie drzwi pewnie otworzyć, co by mi było łatwiej. Dobra. Podkładamy bombę i spierdalamy stąd. Co tu już nikogo nie ma, tak? Posiadło jest zniszczona, fuck yeah, przejmujesz kontrolę nad New Jersey. No i to mi się podoba. No i dobra, znów poczekam, aż mi ta kurwa... O, mamy kolejne umiejętności. I teraz też mogę sobie ten spryt uliczny tylko kurwa, no i walkę ewentualnie. Znowu poczekam, aż mi zejdzie ten stopień. I wrócimy pod dołem tatagów. Rozjebiemy dzisiaj wszystko. Chuj w dupę, no już mam, wiecie... Mam chęć na następną grę, także dzięki wszystkim za oglądanie. Znaczy, dupa, gdzie? Dzięki wszystkim. Powiedziałem, że spotkamy się przy tatuagów. Ja chciałem zakończyć odcinek, także poczekajcie chwilę, poczekaj, aż mi zejdzie ta. No, aż mi zejdą te kurwa odznaki i spotkamy się pod dołem tatuagów. Także poczekajcie chwilę. Okej, moi drodzy, ostatni punkt na mapie. Rodzina tatuagów. Wychodzimy, zaczynamy od zabicia jednego z ziomka. Ja tam biegałem teraz po płochu jak pojebani. Jeszcze kurwa ludzie mi tu przeszkadzają teraz w celowaniu. Fajnie by było usunąć kurwa przechodnie stąd. Nie tego postrzeliłem tylko? W razie co, to nawet nie będę wiedział, jak kurwa do tych tatagliów strzelać. Dobra, ten powinien paść. No, będę spory kawałek od domu. Patrzcie, oni się strasznie daleko barykadują teraz. A jeszcze ktoś z tatagliów powinien biegać. I tylko tu dwóch było? Nie, trzech. Czy mi się tylko tak wydawało? Dobra, może ich było ich dwóch. A tam są już kolejni. Perfekcyjny strzał w głowę. Ja nie wiem, coś mi się... Czy on padł? Tak, on padł, ale tu jakiś biegnie do mnie. Ej. Panie kolego, panie koleżko. Nieładnie. Tam jest kolejna barykada. No patrzcie, to tagliowie tu się chyba... Oni wiedzieli, że ja przyjadę. Oni byli tego w pełni świadomi. Czy ja go trafię w ten czerepek? No nie do końca. No, gień paściarzu. Dobra, ten umarł. Ten chyba też. A tam jest jeszcze jeden. A, czai się tu na mnie, czai się, kurwa. Serio, niektórzy padają na strzała. To normalnie aż mnie cieszy. Tutaj będzie, wiecie, sporo do przejścia, kurwa. Jak oni się tak pozostawiali. Mówię, że oni się tu zastawili, a dalej... Nie ma tych śmiesznych barykad, tylko już wejście do domu. To dobra, to też nie będzie barykady, bo stamtąd nie ma jak wjechać nawet.
Teraz to już tylko podejść bliżej tej bramy będzie. O kurwa, oni się tu mogą w tym parku czaić śmiesznym. Padł? Nie padł. Teraz padł. Oni się tu mogą czaić jeszcze w tym parku. Cwaniaczki jedne. Nie wiem, czy ja przez to mogę strzelać w ogóle. Chyba nie do końca. Ale przynajmniej ten już nie żyje. Dobra, kolejni panowie. Chętnie headshot. Oni, wiecie, oni tak jakby nie wiedzieli, że ja tu jestem, jak ja strzelam z daleka. I to jest kurwa, to nad nimi góruje w tym momencie. Dobra, oni się tu rozproszyli troszeczkę. Jeden pobiegł tam się schował, cwaniak. Chyba nikogo więcej nie ma. Ten jest tylko, mi tu się został. Ale już nie żyje. Teraz pytanie, jakich tu najlepiej podejść, nie? Mam nadzieję, że tutaj te domy, ta tagda też są tak samo rozłożone jak reszta po prostu. Dobra, dwa strzały powinny go załatwić. A no wszystko, wszędzie jest to samo kurwa ustawienie, to jest kurwa śmieszne. To co, przełączamy się na... Gdzie jest mój ten? Dillinger, o. To jest elegancka broń. Czekajcie, tam jeszcze kolegę możemy strącić. Z dwóch kolegów ogólnie. Dobra, wycofajmy się za... jakikolwiek coś, co może nas chociaż trochę ochronić, nie? Dobra, bierzemy Dillingera, bo teraz będzie ostro. Teraz będą stąd wybiegiwać. Dobra, jeden padł. Oni są, wiecie, oni są durni po prostu. Niektórzy. Zupełnie jakby nie wiedzieli, że jak wyjdą, to zginą. Tak w ten deseń. Dobra, tutaj standardowo będzie trzech kurwa na dole, z czego jeden do mnie przyjdzie jeszcze. Kurwa, częste przeładowywania, to też jest klucz do sukcesu. Zawsze to jakiś sposób, nie? Tutaj będzie jeden player. Jeszcze jeden jest tu w kuchni chyba gdzieś, nie? Tędy do niego dojdę. No, strzelając w rękę to za dużo mu damage'u może nie dam, ale... Lepsze to niż nic. Dobra, i to był ten frajer z kuchni, tak? To już są chyba wszyscy, co tu mogli być. To idziemy na dół. W prawo i do drzwi, w prawo i do drzwi. Ja muszę ciągle o tym pamiętać, żebym się nie zgubił jak wcześniej. Jak oni ładnie wstają, no. Pozbieramy sobie co nieco ammunition. Wyleczony to ja jestem. Dobra, mogę bombę ogólnie położyć też i tu przy schodach. To jest na plus dla mnie. No
pewno na plus nie jest to, co teraz się kurwa dzieje, że ich tutaj się tyle robi, nie? Okej. Okay. Już nie wiem, dlaczego czasami się strasznie robi ciemno. Ten na całe szczęście opuścił magiczną flaszeczkę. Nie wiem, czy oni te kurwa flaszki mają, ale są magiczne. A tam już widzę jednego typa. Tu jest biegnie drugi. Chyba nie ma duży rozrzut. No, wychyl się. Wychyl. Tylko się kurwo wychyl. Bo nie powiem, co ci się stanie. W całym życiu, dopóki się nie ruszę, to on nie wyjdzie. Ja mogę podejść z tej strony, będę bezpieczniejszy. No, ale też kurwa no. Ostatni odcinek z mafii dzisiaj jest, panie i panowie, ostatni. Koniec tej mojej męki z tym. Koniec powiedziałem. Nie ma tak dobrze. Wy będziecie patrzeć na to, co ja kurwa tutaj odpierdalam. Jak bardzo się z tą grą muszę męczyć. No i dobra, ostatni punkt. Tutaj standardowo wejście, gości. Drugi się gdzieś tam chowa. Podejdziemy oczywiście z tej strony. Dlaczego? Bo stamtąd wyjdzie trzeci i powie, że skopie mi dupę. Mówiłem? A że padł za drzwiami, to już... Okej, okay, no oczywiście, misja nie jest tak trudna, jak o niej sobie czytałem ogólnie. Dobra, sobie zaraz wstanie. Wtedy dokończymy. I... elegancko. Dobra. Pozbieram co mogę. Otworzę sobie drzwi. Gdzie tu mogę najdalej bombę położyć? Tutaj mogę ją zostawić. A, szybko, szybko, szybko. No i dobra, ostatnia posiadłość zniszczona. Fuck yeah. No i... przejąłem wszystko, co mogłem. Szacunek 500 tysięcy, Jezu. 40 poziom. Udaj się na ważne spotkanie do posiadłości Corleone. No spoko. 3 punkty. No niech będzie i tak. I tak już to nie będę grał, ale sobie rozdzielę, nie? Dlaczego? Bo mogę. Okej. Okay. Udaj się do posiadłości Corleone. Wiecie co, bo tu może na mnie policja najeżdżać. Także ja mam na to sprytny sposób, tylko no, z wami się na chwilę pożegnam. No, zaraz oczywiście wrócimy. Dla was to jest, wiecie, chwila, a dla mnie to jest parę minut, nie? Zejdzie mi ta kosa śmieszna, czy tam zagrożenie, czy jak to się tutaj nazywa. I odpalimy grę, znaczy odpalę wam grę, jak już będę przy posiadłości Corleone. Także poczekajcie sekundę. Okej, okay. Dojeżdżamy sobie do posiadłości rodziny Corleone. Na szczęście tutaj nie mamy barykad, nie musimy strzelać. Mamy sobie tylko porozmawiać z naszym tutaj chyba Donem. Nie, no ważna rozmowa, to wiecie. Zobaczymy, co się będzie działo. No, zostaliśmy Donem rodziny Corleone, ewidentnie. Piękna scena.
szacunek. 500 tysięcy, kolejne korzyści z banku, zwiększenie dochodów. Gratulacje z okazji awansu na Dona. Co teraz? A nie ma napisów nawet. Ciekawe. Co ty tutaj masz? Extorting businesses and taking over rackets earns you regular money, kid. It could build a career off your weekly income. Try to keep the business operational, and the cash will start rolling in. If you don't make money, you never move up in the family ranks. Człowieku, ja już zarabiam, a teraz jak jestem Donem, to wszystkie haracze idą do mnie z tych paru lokali. Nowy cel, zostanę Donem Nowego Jorku. No, tego nie będę już robił, bo to naprawdę, to się wiąże z tym, że trzeba tak. Przejąć wszystkie te lokale. Gdzie to Tagliów, Barzini. Gdzieś były jeszcze, tutaj jest chyba jakiś magazyn. Jakieś węzły trzeba poprzejmować. Nie wiem, czy to chyba tutaj jest taki węzeł. Nie wiem nawet, co to jest. No ogólnie trzeba osiągnąć 91% gry. A ja tego mam. Mamy jeszcze Vendetę niestety, bo nie jesteśmy Donem Nowego Jorku, nie? Poziom zagrożenia minimalny. Jebać to. Jak widzicie, mam 100% misji, 60% zamachów na zlecenie. Nie wiem, czy wykonam resztę, bo u TES ja powinienem mieć 2, go zabiłem. Teoretycznie chuj wie. Zdobyte posiadłości to są te główne Donów innych, znaczy to są te główne innych rodzin, nie? Patrzcie, osiągnie się 22,5%. Nie wiem, co to jest, nie mam pojęcia. Lokale mam tylko 26% i 32% wymuszenia, ale lokale i wymuszenia to są, wiecie, mniej więcej jedno i to samo. To zazwyczaj w tym samym lokalu wszystko jest, nie? Oczywiście nie wszystkie lokale mają mliny, czyli widzicie, dlatego tutaj mam więcej procent. Ogólny postęp grze 57%. Jakbym przejął wszystkie te lokale, wszystko to i zamachy na zlecenie miał na 100%. No i przejąłem te magazyny i węzły, nie? Nie muszę mieć wszystkich osiągnięć. Wtedy mam 91% i zostaję Donem Nowego Jorku. Z tego, co czytałem. Ogólnie tak. Ogólnie, no, fabuła genialna. Wszystko na podstawie filmu, dosłownie, tylko tam, tak jak mieliście zabójstwa Donów. Pojechaliśmy do Klemenzy, my zabijaliśmy Dona, a w filmie zabijał Klemenza, nie? Tak samo Chichi, ten Al... Noir, Nor... A, dobra, nieważne, żeby nie pokrzaczyć. Wszystko się dzieje analogicznie do filmu, ogólnie wiecie, fabuła duży plus daje 10. Nice. System celowania, rozgrywka ogólna i tym podobne, no dobra, no to jest stara gra, można to wybaczyć, dlatego zamiast 3 dam 6, nie, ze względu na to, że gra ma swoje lata. Grafiki nawet nie będę oceniał, bo to stara gra, no ale tak w ogólnym moim mniemaniu gra naprawdę fajnie zrobiona, znaczy fabuła jest fajnie zrobiona, trochę bym poprawił tylko system rozgrywki, czyli sterowanie i to celowanie całe, może w dwójce będzie lepiej, tak, także ogólnie daję 9 na 10 całej grze. No i co, do zobaczenia jutro w Ojcu Chrzestnym 2, zobaczymy jak tam się będzie rozgrywka działa, także dzięki wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w drugiej części, trzymajcie się, bye bye.